Witajcie, tutaj Zygi z Teksasu. Dzisiaj w rozmowie z Patrycją Kurczyńską z dalekiej dla mnie Irlandii, z którą ostatnie audycje robiłem chyba jakieś 5 miesięcy temu, może nawet ciut więcej, zaraz nam Patrycja powie, jak ją zaproszę więcej. Patrycjo, pozwól się przywitać. Dzień dobry, witaj. Witajcie, kochani, gdziekolwiek nas oglądacie. Serdecznie Was pozdrawiam. Skoro więcej, to jak myślisz, prawie rok? Ale może co prawie rok? Widzieliśmy się ostatnio? No, to musiało być, wiesz co, jakieś 8-9 miesięcy, coś takiego, wiesz? Kawał czasu. Ja pamiętam naszą ostatnią rozmowę. Mówiliśmy też o energiach, które zmieniają świat, o tym, co nas obmywa. I dzisiaj też chcę z tobą o tym porozmawiać, wiesz, bo nadchodzi taki, ja to tak czuję, taki przełomowy czas. My w tym przełomie już żyjemy. Ja odczuwam tą zmianę, że ona jest. Nie, że ona nadchodzi. Ona jest. My jesteśmy w procesie tej zmiany i to w takim głębokim. No i prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie zauważyć tej zmiany, skoro w niej jesteśmy. No bo to tak zawsze jest, nie? Jak myślisz? Wiesz co, powiem ci, że jak ja przez setnie parę lat miałam dużo przekazów właśnie od obcych, z różnych tam galaktyk i tak dalej, to cały czas to przychodziło. To teraz, znaczy to mamy ostatnie, można powiedzieć, 2 tygodnie, 2-3 tygodnie, no to już są, to nie jest aż tak daleko może. I to zaczęło się jakoś tak zmieniać na początku października. I nagle po prostu wszystko jakby tak się zmieniło i my wchodziliśmy wtedy ku zaćmieniu słońca, co było parę dni temu. Mm-hmm. I nagle te energie zaczęły się zmieniać i to, co ja teraz dostaję, to nie dotyczy, można powiedzieć, to wszystko dotyczy nas. Czyli jak kiedyś było, że na przykład mamy, to nawet na swoich filmikach mówiłam, czy co to jest woda, czyli jakieś przekazy od Plejady, z Andromedy i tak dalej. Teraz jest jakby takie wąska, taka, można powiedzieć, ścieżka się robi, żeby skupić się na nas, żeby skupić się, co nie to, co jest na zewnątrz, tylko skupić się, to jest wszystko w nas. I ja ostatnio dostałam taki, jak zaćmienie słońca było, to dostałam takie dwie wiadomości bardzo ważne. Ja może wam to wszystko przeczytam. I przed zaćmieniem słońca, to ta energia była taka ciężka, była taka jakby, no nie wiem, coś tak było przy... No ja byłam na przykład bardzo taka podirytowana, zdenerwowana, wszystko mnie tak... Nie mogłam znaleźć swojego miejsca. I to nie tylko ja, bo wiele osób na moim kanale mi pisało to samo, więc to coś musiało być w powietrzu. I nagle przyszło zaćmienie słońca i przynajmniej ja dzień wcześniej czułam taki bardzo duży ból w kolanach. A w momencie, dosłownie w momencie tego zaćmienia słońca, to było tak, jakby mi się coś otworzyło tutaj w czakrze korony i tak jakby białe światło tak puściło. I tutaj dostałam taką informację od słońca, żebyśmy bardzo szybko się rozwijali. Ja idę do pracy, zaczynam pracę o 8:30 rano, więc ja, ładna pogoda oczywiście, pójdę sobie na spacerek, sobie zrobię, nie będę brać autobusu i jak idę na to w kierunku wschodu, bo widziałam słońce, które tak na mnie rzuca takie pierwsze promienie i ja czułam nagle, że, i to nie tylko ja czułam, że słońce zaczyna być lekkie. Mhm. To jest 2-3 dni przed zaćmieniem. I ja po prostu poczułam, że my mamy jak najszybciej podwyższyć naszą energetykę. Nie? I teraz tak, zobaczcie, wiele osób zna, ja na przykład mam w pracy radio, więc ja tutaj nie mogę radia wyłączyć, bo muszę mieć. Pół godziny albo co godzinę, jakie wiadomości przychodzą.
jakie wiadomości przychodzą, że są podwyżki, że nie będzie prądu na zimę, że już nie ma jedzenia, puste półki. Fakt, że to jest, ale powiem wam, nie przyciągajcie tych informacji, bo każda informacja wytwarza energię. A co? A generalnie to jest tak, że my jesteśmy osobami, które jak dostajemy informacje, to wierzymy. Bardzo mało kwestionujemy, tylko wierzymy, no bo widzimy to na przykład puste półki i tak dalej. Natomiast jeżeli wejdziemy do siebie, bo tak naprawdę to jest bogactwo wszędzie, jest jedzenie wszędzie, my mamy zdolność kreowania. I jeżeli na przykład, słuchamy wiadomości, wiele osób codziennie słucha, jest okej, widzimy to samo na przykład w telewizji, to prędzej czy później uwierzymy w to i będziemy żyć w lęku. Czyli jeżeli żyjemy w lęku, nie tylko zaniżamy nasz system immunologiczny, ale także dajemy komuś innemu władzę nad naszym życiem. Tak, bo zdejmujemy odpowiedzialność tak, z siebie. Tak, że ta osoba z zewnątrz nas uratuje. Tak, tak. A to nie o to chodzi, kochani. Mm-hmm. To nie o to chodzi. Tutaj Słońce dokładnie powiedziało, że tak naprawdę chce, żebyśmy się przebudzili i to bardzo szybko rozwinęli duchowo. Nie? I teraz tak, to co zobaczyłam, to były dwie rzeczy. Jedna była, ja zapytałam się dokładnie, więc pokazano mi nasze wszystkie czakry. No wiele osób nie wierzy w czakry, no ale ja przynajmniej wierzę, że mamy siedem poziomów świadomości. Jak się robi w momencie tam poczęcia do tej pory, nie? I teraz co zauważyłam? I to Słońce dokładnie nam powiedziało, jeżeli rozwiniemy każdą czakrę, jeżeli przykładowo zacznę od podstaw, jeżeli mamy dużo lęku, to żeby przeciwieństwo było, czyli musimy mieć poczucie bezpieczeństwa. Mm-hmm. Nie? Poczucie przynależności daje nam jakieś tam poczucie bezpieczeństwa. Potem poczucie kreatywności, czyli ja mam władzę, ja wytwarzam. Ja jestem odpowiedzialny za moje czyny, ale także ja kieruję. Wszystko, co mamy, każdą sytuację w życiu, to tak naprawdę my wykreowaliśmy na jakimś tam poziomie. Nie? Popatrz, jakie to jest ważne, bo to poczucie bezpieczeństwa składa się właśnie z takich pojedynczych aspektów, nie? I teraz jeśli my o te aspekty zadbamy, no to rośnie to nasze poczucie bezpieczeństwa. Na przykład kreacja, nie? Tak, ale też co jeszcze, jeżeli mamy poczucie bezpieczeństwa, czyli mamy taką lepszą relację ze sobą, bardziej jesteśmy pewni siebie, nie? Pewni siebie, że wierzymy swoją siłę, to idzie tak od dołu, można powiedzieć. No druga czakra to też jest energia tworzenia, bardzo silna czakra i wiadomo te elity, można powiedzieć, one tylko patrzą, żeby naszą energię z tej części wyciągnąć. To jest full filmików na tym, ja już tutaj nie będę mówić. Potem mamy następną, czyli nasze wartości, nasze granice, na ile sobie pozwolimy. Mhm. Nie? Potem wchodzimy troszeczkę wyżej, czyli akceptacja naszej miłości, szacunku do drugiej osoby. Potem mamy troszeczkę wyżej, to też czakra do wysławiania się, mówienia nie. Czyli jeżeli wszystkie te pozytywne aspekty naszej fizycznego ciała, czyli wszystkich czakr rozwiniemy, to i zaakceptujemy nasze minusy i plusy. Jeżeli na przykład ja jestem osobą taką nieśmiałą, a moja taka koleżanka jest bardzo taka odważna i mówi nie, to można powiedzieć, my razem jesteśmy bardzo silne, bo my się nawzajem uzupełniamy. Mhm. A jednocześnie jest potrzeba akceptacji spełniona, bo akceptujecie się nawzajem. Mhm. Tak. Czyli my, jeżeli mamy na przykład taką grupę osób, 20, 30 lub setki osób, które są silne i się nie rozbije, i tutaj właśnie powiedziano mi, jeżeli rozwijemy wszystkie
czakry, jeżeli po prostu zbudujemy dobre relacje z ludźmi, że na podstawie połączenia się z przodkami, przykładowo mówiąc, akceptacji, co się nauczyliśmy od naszych przodków i połączenie do naszych korzeni, bo od naszych korzeni, od naszego poczucia bezpieczeństwa, to tutaj wszystko się zaczyna, nie? I jak to, można powiedzieć, rozwiniemy, to powiem wam, że staniemy się wtedy bardzo silni. A kogo elity nie lubią? No zdrowych, silnych ludzi, pewnych siebie. Oni nie lubią, bo takie osoby są trudne do manipulacji. Czyli mamy tutaj, można powiedzieć, jakieś to, w pewnym sensie jakieś rozwiązanie, nie? Także tutaj jest... To jest odpowiedź, tak. To jest właśnie odpowiedź. Druga taka wiadomość, którą dostałam, to jest tak, jak nasz umysł to jest takim odbiciem historii wszechświata. Mm-hmm. Jeżeli sobie zobaczysz, tak przesuniesz historię wszechświata i historia wszechświata nasz umysł, tutaj część, to jest początek wszechświata. Czyli na początku było stworzenie, na początku była walka o egzystencję i tak dalej, nie? I idziemy do przodu, czyli tutaj ta część, tutaj to jest takie część saków, czyli kreatywność, ja dobrze pamiętam, tu jest rozwiązywanie problemów. I tutaj jest też zdolności te telepatyczne, jasnowidzenia i tak dalej, jak dobrze pamiętam. I tutaj jest nasza przyszłość, tu, w tej części. Czyli już można powiedzieć, nie zabijamy się o przeżycie, tylko tutaj w tej części pracujemy ze sobą. Mhm. A co jest, jak my jesteśmy poddani stresowi, poddani lękowi, to się wyłączamy. I pracuje tylko gadzi mózg. Czyli ten tylnie tutaj. Mm-hmm. I ja się zapytałam, dobra, a kiedy ludzie powstali? Widziałam właśnie ten mózg, jak się tak rozwija, więc i ten nasz wszechświat, więc pytałam się, kiedy ludzie powstali. I pokazano mi taki słupek światła, który przyszedł przez koronę i całą, i tak głęboko szedł, taki słup światła. Mm-hmm. I powiedzieli, w tym momencie, czyli to jest połowa rozwoju wszechświata. Mm-hmm. I to był moment takiego stworzenia naszej duszy i stworzenia, a potem, krótko potem, bo to czas to się tak naprawdę nie liczy we wszechświecie, krótko było potem stworzenie nas w postaci fizycznej. Mhm. I także tutaj mi pokazano, że tak naprawdę w tych dwóch informacjach, jacy my jesteśmy potężni. Wiesz co, w Polsce, w Pile odbywało się seminarium organizowane przez Indigo Book, wiesz? I jednym z autorów, z wykładowców był dr Tomasz Hauko z Australii, ten, który napisał książkę Misja. I dzisiaj słuchałem... Bardzo. Tak, ja tą książkę już kilkanaście razy czytałem. Ale wiesz co, on potem miał swoją część pytania i odpowiedzi. I na pytanie jednego z widzów, jak ten widz zapytał, nie powtórzę teraz dokładnie tego pytania, ale zapytał, jaką my mamy moc, jak my jesteśmy mocni. Doktor Tomasz Hauko powiedział to, co powiedziałaś ty przed chwilą, że nasza moc jest niewyobrażalnie wielka, łącznie z tym, że skoro nie mamy ograniczeń, a nie mamy ograniczeń, to możemy być twórcą naszych własnych wszechświatów. Oj tak, ja się z tym zgadzam. Mhm. A ja mam takie poczucie, że byłem już twórcą gwiazd. Ja widziałam, i to zanim, ja miałam tam 12 lat, zanim te wszystkie książki jeszcze były na rynku, ja kiedyś miałam sen, że znalazłam się w jednym pomieszczeniu i widziałam osoby, i na wielkich planszach były takie ekrany, na tych ekranach były małe komórki roślin. I widziałam osoby, które były odpowiedzialne za to, jak nowe komórki w roślinach powstają. Czyli przesuwały tam jakieś klocki i tak dalej. I tak pamiętam, czyli projektowały.
projektowały, jak na przykład mamy, no nie wiem, nasiono i to nasiono jakiś tam groszek czy coś tam, czy wsadzimy pomidora, no i ten pomidor rośnie, czyli powiększa swoją masę i tam wytwarza liści, łodygi i tak dalej, to istnieją osoby, istnieją, to są, ja je fizycznie widziałam, które zajmują się właśnie wytworzeniem liści, tworzeniem łodyg i tak dalej. To ja miałam wtedy 11 lat, ale do tej pory ten sen pamiętam i myślałam, że to są moje takie kompletne bzdury, jako nastolatka, jakiś tam sen. I pamiętam, że czytałam potem, nie wiem, to było, no niedawno czytałam, no to może z rok, dwa, książki Dolores Cannon i te osoby były opisane w jej książkach. Co się bardzo zdziwiłam. Tak, ja jestem zafascynowany tymi książkami. Przede mną jeszcze ostatnie dwa tomy, piąty i czwarty i piąty, ale pamiętam to, co mówisz, to, co opowiadasz, tak. W tych książkach są przedstawione te osoby, które się zajmowały właśnie projektowaniem życia. Tak, i te osoby, które to są, no są takie różne zespoły tych osób. Osoby, to by trudno to nazwać, bo to są raczej dusze, czy a nie osoby, czy... No ale tak, ale my jesteśmy jednym, no my jesteśmy jedni i ci sami. Tak, i jeżeli na przykład mamy takie sny, bo często się zdarza, mi na przykład, albo też Asi Bilatowicz, bo ona też często ma takie różne sny, że nagle znajduje się, albo... Znaczy słuchacze też może mają sny takie, że nagle znajdujesz się albo w dalekiej przeszłości, albo na innych planetach, albo jak ostatnio widziałam taki film, że mała dziewczynka miała, no to w latach tam w zeszłym stuleciu, miała nagle taki chorobę, no i w tej postaci, no jak była chora, no to miała śmierć kliniczną. No i ona znalazła się w takich pięknych ogrodach i jak już ocalili ją, to ona powiedziała, że była w pięknych ogrodach i to była dla niej rzeczywistość. I okazało się, że 20 ileś lat później ona szukała tych ogrodów, nie mogła znaleźć. No i przez przypadek okazało się, że znalazła się, to nie były sny, to były wspomnienia z okresu starożytnego Egiptu, że była w świątyni Ramzesa. I ona pracowała, oczywiście tam śmiano się z niej, ale ona współpracowała z archeologami, robiła rysunki, bo ona pamiętała, co było w tych ogrodach 5-6 tysięcy lat temu. Wow. W szczegółach. I ona powiedziała, jak świątynie wyglądały, jak piramidy wyglądały. Bardzo wielki szczegół. Ona była wyśmiana, ale ona powiedziała, że to była dla niej rzeczywistość. Swoje imię pamiętała, swoje wcielenie pamiętała. Także my mamy, jako świadomość, mamy nieskończoną ilość tworzenia takiej, można powiedzieć, naszego środowiska. Wiesz, wydaje mi się, że gdyby ludzie naprawdę zagłębili się w książki Dolores Cannon, to uwierzyliby, jaką mają moc. Bo ta moc nie odeszła, dlatego tylko, żeśmy się tu teraz urodzili. My dalej tą moc mamy, tylko my w nią nie wierzymy. Tak. A skoro nie wierzymy, no to ona tam śpi, ta moc, jest uśpiona. Powiem tak, no każdy z nas miał, jakie dzieciństwo takie miał, tak powiem. No tak. I bardzo dużo jest ilość osób, które na przykład jak, no bo dzieci małe dzieci nie widzą, czy to jest rzeczywistość, czy to jest fantazja. I mają chyba do siódmego wieku, tam 7 lat, to tworzy się świadomość, czyli zaczynamy rozróżniać, ale wcześniej, jak na przykład, no nie wiem, pewnie macie małe dzieci i nie wierzą, że co jest, wszystko, co jest w telewizji, w kreskówkach i filmach, to jest rzeczywistość. Tak. Nie? Niestety. I czasami, tak. I to jest no, programowanie no, dzieci, no nie oszukujmy się, nie? Ale jeżeli na przykład taka osoba... już się troszeczkę zgubiłam. Troszeczkę się zgubiłam. O czym mówiliśmy? Wiesz co, to ja nawiążę do tego, co ty teraz powiedziałaś, że właśnie jestem w trakcie czytania książki Jana van Helsinga o niezwykłych dzieciach.
I on wspomina tam o dzieciach indygo, które mają właśnie takie właściwości, ale przytoczył badania amerykańskich naukowców, którzy doszli do wniosku, że te dzieci się tak łatwo da programować i one są tak łatwo programowane przez między innymi telewizję, ale i gry komputerowe, że odkryli, że wszystkie w ostatnich 50 latach, wszystkie tragiczne wydarzenia w szkołach amerykańskich związane z zabijaniem były dokonane przez dzieci indygo. Ale zobacz, tak, zobacz sobie, jak te dzieci, bo tutaj jest, w Stanach jest łatwość kupienia broni, nie? W Europie no nie za bardzo. Tu tutaj są już różne rzeczy, różne, można powiedzieć, przepisy i tak dalej. To ma swoje plusy i minusy, ja już tam nie będę wnikać, ale jeżeli weźmiemy sobie takie dziecko, które no wierzy, że na przykład no, to jest realia w telewizji i tak dalej, no teraz dzieci są, jest teraz więcej przemocy w telewizji niż było kiedyś. Nie? Wtedy na przykład w latach, jak ja byłam mała, no nie było internetu. Teraz ile dorosłych daje dziecku telefona do na przykład obejrzenia bajek. Nie czyta już, tylko daje, żeby chce mieć święty spokój na przykład, albo chce sobie odpocząć. Druga też jest taka, no dzieci można powiedzieć, że się z telefonem urodziło. Ale jeżeli na przykład dziecko się programuje, jak ja właśnie byłam u doktora Liptoma, to on powiedział, i on to 5 razy powtarzał, pokażcie mi dziecko w wieku 7 lat, a pokażę wam mężczyznę. Bo ty się spotkałaś z doktorem Liptonem, to powiedz o tym. Tak, to z 3 tygodnie temu. Powiem wam, że to jest tak kochany pan, tak kochany, więc no 300 osób przyjechało na jego wykład. I jak weszliśmy, widziałam, że on idzie, bo znaczy z przodu, i podeszłam do niego, spytałam się, czy mogę sobie zdjęcie z nim zrobić. A on mówi tak, oczywiście, kochanie. I mnie uścisnął. I mówi tak, no to masz telefon, mam, no to zrobię sobie zdjęcie. Mówi, bardzo się cieszę, że tu przyszłaś. I ja powiedziałam tak samo, ja byłam tak zdenerwowana, jak z nim rozmawiałam. Ale on z każdą osobą porozmawiał przez chwilę, zrobił zdjęcia, wyściskał, także naprawdę bardzo kochany facet, tak powiem. I ja nie spodziewałam się, że on ma, bo ma 75 lat i jak on o swoim życiu rozmawiał, to dosłownie ja miałam, chociaż jego książki są bardzo popularne i wiele osób myśli, że jeżeli jesteś nauczycielem duchowym tam z Hay House lub innego takiego słynnego wydawnictwa, to jesteś Bogiem. Nie, on jest po prostu normalny. Jak w jego pole weszłam, to ja miałam uczucie, dosłownie chwilę stanęłam przed nim, ja miałam takie uczucie szczęścia i mi się chciało płakać ze szczęścia. Tylko stałaś w tym jego polu. Tylko stałam dosłownie obok i on mnie uściskał i naprawdę pytał się, skąd jestem, także naprawdę, no bardzo, bardzo nam się fajnie rozmawiało. No wykład miał być niecałe 2 godziny, był 3. On miał tyle energii, że on by mógł przez następne jeszcze 3 godziny mówić, bo wykład skończył się po 10 wieczorem i on by jeszcze mógł mówić. No, niesamowite. A organizatorka mówiła, no słuchaj, już musimy iść, bo tu hotel zamykają, to był w wielkim hotelu. A on mówi tak, a to jeszcze 5 minut, bo tu wszyscy są, też te 5 minut. I ja już w końcu mówię tak, w pół do 11 już idę. Naprawdę, ja byłam bardzo zadowolona, że on jest tak ciepłą osobą. Parę lat temu to byłam na wykładzie Grega Bradena. Nie wiem, czy jego książki znasz, na pewno słyszeliście. One są w mojej biblioteczce. Tak, ja mam ze 4, jak dobrze pamiętam. I on jest tak samo, taką ciepłą osobą. My mieliśmy z nim medytację i to jest, bo Bruce Lipton to jest bardzo dobrym kolegą Grega Bradena. Tak. Jego przyjaźnią. I to sama energetyka była. Ta sama. Jeszcze do tej trójksy by pasował Joe Dispenza. Mam ochotę iść na niego, ale jeszcze go nie ma, można powiem. Natomiast jak
nie wiem, czy 2011 albo 2012 był Deepak Chopra w Dublinie. Wielką halę wynaleźli, wynajęli, tak powiem. I był to, słuchajcie, ja miałam takie uczucie, że i to koleżanka mi o tym powiedziała, którego już wcześniej 3 razy widziała, i ja mówię, zobaczysz, jaki on jest. Więc nie wiem, ile może z 1000 osób było w tej hali. Ogromna hala była wynajęta. I było tak od samego początku, ja jestem Bogiem, a wy jesteście tutaj odsunięci, wy jesteście nikim. Podeszłam do niego, wszystko tylko ja jestem wspaniały, moja cała rodzina jest wspaniała. Jak podeszłam do niego po autograf, książki, to dosłownie jak się chodzi do kasy, okay, takiej spożywczym, że bierze następny podpis do widzenia. Bierz i idź, następne do widzenia, ktoś tam książki kupi, ja min, proszę zdjęcie ze mną nie robić albo nic. Bardzo powiedziałam już, na drugi raz już do niego nie będę. Mm-hmm. Nie będę. Natomiast też osobą, którą dużo osób takich, można powiedzieć, znanych widziałam, też bardzo miłą osobą była Marianne Williamson. Ona była kandydatem na prezydenta od demokratów, jak to przypamiętam. No, jakoś mi uciekło to nazwisko, wiesz? Ona była wiele razy do Oprah zapraszana. Bardzo fajne książki. Jak ktoś zna książkę Kurs cudów, taka no jest tak, książka. Tak. Tak, ona napisała taki powrót do miłości, jak dobrze pamiętam. Bardzo mądra książka i kobieta, która, można powiedzieć, ona chciała politykę tak połączyć z duchowością, jak się nie mylę. I chciała taki... Natomiast ona już tam szła, bo ona była kandydatem na prezydenta, ale no, przegrała w któryś tam, od demokratów, jak dobrze pamiętam, i ona przegrała. Ona jest malutka, drobniutka, więc ona była na wielkich szpilkach, ale była nawet 50 lat, więc taka malutka. Ale bardzo ciekawie mówiła. Mówiła właśnie, że Ameryka już wtedy, to było zanim jeszcze wybory były, bo jeszcze Trump wtedy kandydował. I ona mówiła, że wtedy Ameryka potrzebuje właśnie takiego uzdrowienia i moralnego, i takiej świadomości, bo widzi, co się dzieje. Więc ja 2 książki jej przeczytałam, bardzo ciekawe są, także jeżeli macie okazję, to przeczytajcie. Także mówię, no, każda osoba taka słynna, którą ja na przykład spotkałam, to jest miła, ale też trzeba uważać, bo no, Deepak Chopra to po prostu to jest ego, nie? Chociaż ma bardzo dobre książki, ale ja powiedziałam, że już naprawdę na drugi raz, no nie chcę już się iść na jego wykład, naprawdę nie chcę. Czyli to była taka niezbyt miła niespodzianka dla ciebie? Wiesz co, no niezbyt miła, bo ja oczekiwałam, że ta osoba jest, można powiedzieć, troszeczkę taka ludzka, troszeczkę taka, że chce poznać ludzi i chce się, no nie wiem, taka miła, taka życzliwość, serdeczność, a tutaj tego nie było. Ja go nie spotkałem nigdy w życiu tête-à-tête, nie? Ale powiem ci, że no, czytam jego pracę i też mam takie poczucie, że on, to jest promocja, on jest wypromowany. Tak. A zaraz mi się wtedy zapala taka czerwona lampka, dlaczego, nie, jest tak promowany. No i ty to potwierdzasz teraz, że to jest po prostu pewien sztafaż, pewna, no taka, wiesz, malowana postać, nie? Ego. Tak, ono już jest, no wiadomo, jak idziesz do Hay House lub tam do innych, no to ty już nie masz życia, ty już masz jakichś asystentów, którzy ci planują spotkanie, jeździć z nimi na całym świecie i już masz totalnie, w ogóle masz inne życie wtedy, nie? Także mówię, no wszystko też zależy od ludzi. Ja byłam na spotkaniach wielu autorów Hay House. I powiem wam, że no niektórzy są bardzo kochani i naprawdę usiądzą, porozmawiają z tobą, znajdą tą minutę chociaż, żeby poznać siebie i tak dalej, czy jakieś pytania masz. Natomiast niektórzy to absolutnie nie. Patrycjo,
Ja opublikowałem 2 dni temu nowy raport energetyczny. Ja nie wiem, czy ty czytasz te raporty, czy słuchasz. To jest ze strony architektura osobowości, wiesz. No i powstał raport na listopad. Ja sobie bardzo cenię te raporty, dlatego że Ania, architektura, ma niezwykłą zdolność wyczucia, wiesz, tego, co się dzieje w przestrzeni. Ja z wielką uwagą czytam te raporty, ale ten raport na listopad był bardzo mocny dla mnie, a jednocześnie dość pozytywny, ale ty to fajnie powiedziałaś przed audycją. To, czy to jest pozytywne, czy nie, to zależy od ciebie. Tak. Od ciebie samego, prawda? Od ciebie, bo ja na przykład czasami oglądam horoskopy i wczoraj właśnie też, że duże nas czekają zmiany. Ja czuję zmiany, że będą i to już się zaczęło, bo my jesteśmy w takim portalu, więc zaćmienie Słońca już było, a teraz wchodzimy w zaćmienie Księżyca. I to jest chyba 9 listopada, jak dobrze pamiętam. Albo to jest 8. kolejny portal. 9 listopada to będzie prawdopodobnie bardzo znaczący dzień. Tak. 9 listopada, tak a propos, lecę samolotem z moją małżonką do Dagmary z Arizony. O! I jest tak, że tutaj to, co mi powiedziano, że będzie tego dnia, czyli około tego dnia, czyli jeżeli mamy zaćmienie Księżyca, to czyli jest tak, jest takie okno 24 godziny wcześniej i potem 24 godziny po. Możemy być nerwowi, możemy nie wiedzieć, co się z nami dzieje, bo my jesteśmy, można powiedzieć, zbudowani z wody. Tak. A Księżyc? Księżyc też jest, więc tutaj może być, tutaj może są różne dziwne rzeczy się dziać z nami i może powiedzmy, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, jestem taka nieswoja i co taka drażliwa i tak dalej. Jeżeli zapytacie każdą pielęgniarkę, bo trochę pielęgniarek znam, każda pielęgniarka wam powie, każdy lekarz, że najwięcej wypadków to jest, jak jest pełnia. Mhm. Tak. To już jest udokumentowane, nie? I natomiast co mi jeszcze powiedziano, to że dzisiaj w nocy, czyli mamy z 30 na 31, to zrobimy nagranie Halloween. Więc tutaj pierwsze, co mi tak powiedziano, to ja nie zrobiłam jeszcze o tym filmiku, bo to dzisiaj wczoraj w nocy przyszło. Mamy tutaj największą taką informację, że mamy patrzeć na słońce. Zwraca uwagę, co się będzie na słońcu. I tutaj jest tak, że ja nie wiem, o czym mówiłam, ale na przykład na moich filmikach mówiłam, że słońce, jak sobie zobaczycie, słońce odziedziczyło, czyli tak 10-20% z poprzedniego wszechświata, czyli tamten wszechświat się zapadł, zakończy swoją egzystencję w formie fizycznej i duchowej. I powstał ten wszechświat, który teraz żyjemy i znamy, nie? I to słońce, no wiadomo, materia nigdy nie ginie, tylko zmienia swoją formę. Nasze słońce, jak już się rozwinęło, dostało, czy nawet w jakiś sposób dostało, jeszcze 10-20% tamtego wszechświata. I to teraz powoli idzie do nas. To nie jest dużo, to jest mały procent, 10-20% plus minus. Natomiast to teraz nasz idzie i chce, żebyśmy my się rozwijali. Czyli to jest pozytywne. Pozytywne, nie? Natomiast też zauważyłam, że i to mi tyle razy mówione, jeżeli coś mi mówiono 3 razy, to mam na to zwrócić uwagę. I coś się odnawia w słońcu. Ta energia przychodzi do nas, ale jeżeli my jesteśmy w lęku, wiadomo, w telewizji, radio i tak dalej, to zaniżamy, to nie o to chodzi, zaniżanie się. Tu my jesteśmy, albo już wchodzimy powolutku do epoki wodnika. Mhm. Epoka wodnika jest taka, że ja chcę widzieć prawdę, cokolwiek by to było. Inna dosłownie świadomość. Mhm. Wszystko to, co jest takie strukturalne, czyli z planeta
Saturn, wszystko struktura, czas i tak dalej, to się rozsypuje. Czyli my, nasz wszechświat, bo tak naprawdę Słońce jest takim naszą, takim oczkiem w głowie naszego najbliższym wszechświatem. Tak, to chcę, żebyśmy bardzo szybko, znaczy nie bardzo szybko, tylko przyspieszyli nasz rozwój, bo inne planety też się rozwijają i to jest nasz taki skok ewolucyjny. Czyli my musimy nadążyć za tym, co się wydarza w przestrzeni. Tak. Nie ma odwrotu, bo inaczej po prostu no, zakończy się nasza egzystencja, bo zaczniemy się cofać, ale i to już możemy się pobudzić wszystkim. To powiedzmy, porozmawiajmy o tym, bo ja dzisiaj zrobiłem porannik, nie wiedziałem, że ty będziesz o tym rozmawiała, ale ja właśnie poruszyłem te kwestie, wiesz, że my ciągle jeszcze żyjemy w lęku. I powiem ci, że tak, teraz mówię to szczególnie do ludzi, którzy uważają się za obudzonych. Niestety, część, kochani, z was dalej żyje w lęku. Jak to się objawia? Na przykład, ja teraz mówię o swoim kanale, wysyłacie do mnie mnóstwo maili. Zigi, koniecznie zobacz tam, nie wiem, kogoś w Polsce, kto nadaje na jakimś tam kanale, bo on mówi, że tam jakieś nowe tabletki będą podawane dzieciom, nie? Koniecznie zobacz tam kogoś innego, bo ten mówi, że właśnie tam jakaś energia atomowa czy te bomby atomowe są skierowane na jakieś tam miasto w Polsce. Zigi, koniecznie zobacz, co nam chcą zrobić, bo tutaj idą kolejne jakby tam, wiesz, to, czego nie powinnaś wziąć i są zmodyfikowane i tak dalej. I popatrzcie, co się dzieje, że wy sobie sami odbieracie energię. Tak. Sami sobie odbieracie moc tworzenia. Ja to widzę obrazami, wiesz, ale widzę wtedy, że ci ludzie jakby stają się karłowaci. Zabierają sobie moc, oddają ją komuś, kto twierdzi, że tak się stanie. Ale wiesz co, ja to jak Bruce Lipton dosłownie to samo powiedział. Jeżeli żyjesz w lęku, no mały lęk to jest tak, że musimy mieć lęk, bo to jest nasza kwestia przeżycia. I musisz nauczyć, możesz wiedzieć, jak masz reagować, jakie jest stanie zagrożenia. To jest okej. Ja to rozumiem. To jest częścią naszej egzystencji, nie? Natomiast wiele osób, tak jak ty, ja też dostaję takie filmiki, ale ja obejrzę, ale ja nie daję temu energii. I ja mówię swojej energetyce, ty masz tam nie iść. I co, pod koniec dnia troszeczkę energii jest tu, porozrzucanych, a ja czuję się po prostu jak dętka. Tak. Tak. I idę spać, bo wiele osób wiem, że tak robi. Pierwsze co to wstaje i włączę ten telefon czy internet i jakie wiadomości były, co, jakie filmy były i tak dalej i się sam straszy i tak chodzi przez cały dzień. I cokolwiek by to były, wiadomo o zastrzykach i tak dalej. I tak ludzie funkcjonują. I tak budujemy ten świat, bo ta energia to nie jest takie niewinne. To jest energia, która buduje ten świat strachu. Czyli to jest samospełniające się życzenie, bo skoro to robisz, to znaczy, że budujesz tak swój własny świat i będziesz w nim żyć, mimo że tego się boisz. No tak. Jeżeli sobie zobaczycie, lęk to mamy od początku naszego stworzenia. Tak, ale ja tutaj chciałbym zauważyć, że to był ten lęk taki zdrowy, czyli ten gadzi móżdżek wytwarzał. Tak, to było potrzebne do tego, żeby przetrwać. Tak, to było przeżycie, bo jeżeli na przykład widziałeś jakieś tam dinozaura, czy jakiegoś tam tygrysa, no to musiałeś uciec, musiałeś coś zrobić, żeby przeżyć, nie? No i wiadomo, ale ten lęk nadal w nas jest, ale jest inny trochę. I dlatego wiele osób wie, że my musimy być cały czas pod lękiem, bo po pierwsze, nasz układ immunologiczny, jeżeli na przykład pamiętacie 2 lata temu, jak cała ta zaraza się zaczęła, ile było to w wiadomościach, ile było plakatów, ile było tego wszystkiego, ile było tych żeli, że nie można było wejść do sklepu i tak dalej, musiałeś mieć to, nie? To nie będę dodawać więcej.
I non-stop byliśmy w lęku. Non-stop. I co się dzieje z naszym systemem immunologicznym? Jak nawet dostajemy jakąś złą wiadomość, że mamy chorobę. I Jurek Zięba też o tym mówi. I to nie tylko, i to wiele, wiele osób. Co się staje? Co się dzieje? Nasz system immunologiczny się wyłącza. Mhm. Wyłącza się, bo krew jest gdzieś indziej potrzebna. Krew jest potrzebna wtedy do rąk, do nóg, do ucieczki, myśleć, w cudzysłowie. Tak, do ucieczki fizycznej albo takiej innej. Jak mamy dużo stresu w pracy, co się dzieje? My, no jesteśmy w pracy, jakiś tam stres mamy, nie? To ćwiczymy, jak o, muszę mieć stres i tak dalej, żeby tam przeżyć i tak dalej. My osłabiamy w ten sposób całe myślenie systemu immunologicznego. Nie myślimy logicznie, tylko kwestia przeżycia. Mhm. Czyli jeżeli na przykład nie myślimy wtedy kreatywnie. No tak. Dlaczego? Bo pewnym osobom nie chcą, żebyśmy myśleli kreatywnie. Idziemy, zapisujemy dzieci do szkoły, dzieci mają jakieś zadania z kreatywności? No mało. Mhm. Mam dużo z matematyki, mam dużo z biologii, chemii i tak dalej, ale z kreatywności, wytwarzaniem różnego, to jest też rozwiązywanie problemów, to jest bardzo mało, nie? Bo mamy taki, żyjemy w takiej społeczności, że bardziej jak na przykład pracujesz tam w firmie komputerowej albo jakiejś korporacji, to wtedy jesteś kimś, nie? Ale nie jesteś artystą, no to już nie za bardzo, nie? Mm-hmm. Ale mamy ten lęk przeżycia. Tak skoncentruję się na tym. I teraz tak, jeżeli koncentrujemy się na sobie, jeżeli na przykład budujemy przez afirmację czy przez wizualizację, kształtujemy, no na przykład jest wiele tam terapii, czy na przykład afirmacje Louise Hay, możemy sobie wizualizować, to w pewnym momencie, i ja jestem, można powiedzieć, takim żywym dowodem tego, w pewnym momencie zaczyna się nasze życie zmieniać. Zaczynamy innych ludzi przyciągać, którzy są na tym samym poziomie niż my. Nie? To, że, powiem tak, to, że my się spotkaliśmy tutaj, to zaczęło się od jednej myśli. I ta myśl stała się fizycznym naszym aspektem. Nie? No tak. Tak. No nie? I wszystko, co kreujemy, czy w jakim mieszkaniu jesteśmy, czy jaką pracę mamy, to my wszystko kreujemy. Ile mamy pieniędzy na koncie, wszystko kreujemy. A to, że nam mówią, o, będzie na przykład kryzys albo co, to jest okej, okay, ale nie dajcie się po prostu zwariować i nie dajcie temu energii. Nie? Tak, bo myśmy powinni o tym wiedzieć, ażeby nie zostać z ręką w nocniku, że tak powiem, tak? Czyli, że tak. Wiedzieć o tym, że takie zagrożenie istnieje, być nawet na nie przygotowanym, bo nie ma w tym nic złego, jeśli ty sobie zrobisz zapas wody na przykład na tydzień, czy wiesz, ale nie robisz tego z poziomu strachu, bo ważna jest intencja. Tak. Jeśli tak, robisz tak, to z poziomu strachu, no to przegrałeś. No niestety, jesteś w złej pozycji. A jeśli to zrobisz z przebiegliwości, a jednocześnie jesteś w miłości, w tym uczuciu takiego zaufania do wszechświata, wygrałeś. Tak, bo to nie lęk. I jeżeli na przykład mówisz, o, ja muszę zrobić to, bo na przykład nie będzie prądu i tak dalej, bo wiem, że już się pojawiły jakieś tam nagłówki w gazetach, ale no dobra, jest okej, okay, ale ja na przykład, no dobra, nie daję temu energii, wezmę, kupię sobie świeczki, kupię sobie jakieś różne rzeczy, ale jest okej, okay, ze spokojem, nie? Mhm. Powiem, ja bym chciałabym coś takiego czytać. Dwa dni temu dostał, bo jeszcze piszę książkę o olejkach. Dopisuję opisy, tak powiem. Okej, czekaj, to jest ważne. Piszesz książkę. Znaczy tak, to pierwsza książka o olejkach. Ja dostałam przekazem w ciągu 3 dni. To było 66 opisów 4 lata tak. temu. Ale ja do tej pory, bo ja czasem jest tak, że ja to usiądę i ja wiem, że ja mam napisać jakiś przekaz. Ja wiem. I na przykład mam już, no nie wiem ile już mam, 110 opisów, jakoś tak, już olejków i dopisuję. No mam nadzieję, w przyszłym roku będzie ta książka, ale dwa dni temu, czyli w piątek,
piątek, chodziło mi po głowie, żeby napisać o kakale, czyli kakao, czyli olejek z drzewa, czyli owoców kakaowca. Mm-hmm. Jest taki. Sama się zdziwiłam, że jest. I wzięłam, mówię tak, no dobra, to co chcesz mi powiedzieć? Wzięłam ten olejek, powąchałam, bardzo intensywny jest. W ogóle jak weźmiecie sobie ziarna kakaowca, takie surowe kakao, to one wyglądają jak kawa i są gorzkie jak kawa. Wiesz, takie, mm-hmm. jak kawa taka niezmielona, jest takie ziarenka, mm-hmm. nie? Tak, tak. Ja sobie rozbijesz i do tego, żeby na przykład zrobić taką ceremonię z kakaowca, święte takie na przykład kakao, wtedy pijesz, to wtedy tak zmieszasz, tak na pół na pół z tego robisz, mieszasz z wanilią, mieszasz na przykład z chili, cynamonem i innymi tam składnikami. I nie wlejesz mleko krowie, tylko na przykład mleko z migdałów i tak dalej. Mhm. I podczas tej ceremonii pijesz to kubek, mały kubek. On ma konsystencję, zależy kto robi, czasami ma konsystencję takiego budyniu czekoladowego. Tak, powiem, tak. Tylko tak. Wiesz co, piłem mocno. 2 tygodnie temu, piłem to kakao ceremonialne właśnie w New Jersey. Ona rozszerza właśnie świadomość, ona daje, tam jest dużo magnezu, dużo takich serotoniny, czyli hormon szczęścia, ale też kafeiny, czyli jakby takie 3 szoty espresso, mm-hmm. tak powiem. Mm-hmm. I ostatnio mi chodziło, kupiłam olej z kakao, także podobnie, taki ma zapach, bardzo trudno go dostać. I zadałam pytanie i nie miałam zamiaru mówić o tym olejku, ale jak już mówimy o ludziach, o ludzkiej świadomości, mu powiem, bo to nie jest dużo, ale jest bardzo ciekawa informacja. Więc ja zadałam pytanie, dlaczego ludzka świadomość jest tak ważna na Ziemi? Mhm. I teraz dostałam odpowiedź. Ponieważ jesteś w stanie przejąć i pokierować każdą świadomością, która jest na Ziemi. Co znaczy przejąć? Mamy dostępu na przykład do świadomości roślin, do świadomości ziemi. Jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko trzeba się po prostu otworzyć na to. Tutaj taką intencję. Co to znaczy przekierować? Że jeżeli na przykład dostajemy takie informacje, czy prosimy o coś, prosimy, modlimy się, no nie wiem, o rozwiązanie danego problemu. I nagle w śnie lub rozmawiając z kim dostaniemy taką inspirację. To jest właśnie i działamy pod wpływem tej inspiracji, czyli na przykład dostajemy, mówię tak, już wiem jakie jest rozwiązanie i robimy coś z tym. To znaczy, że informacje, które dostaliśmy z świadomości, my ją przekształcamy, by służyła nam. Nie? I tutaj jest dalej. Ludzie, czyli każda osoba, która żyje na Ziemi, to jest to fizyczny obraz przestrzeni, to oryginalność wydarzeń. Co to znaczy, że my tworzymy nasz wszechświat tak naprawdę? Hmm. Popatrz, jak to wszystko się składa razem pięknie. Tak. Chociażby to, co powiedział właśnie dr Tomasz Chałko na tej konferencji w Poznaniu. Ty mówisz tymi innymi słowami, ale to samo. To jest to samo i to dostałam 2 dni temu. Ja nie oglądam wielu, można powiedzieć, wglądów i tak dalej, bo ja nie chcę się sugerować, tak. Ale to, co teraz przychodzi, to jest wszystko, jakby to się powtarzało, że Słońce nam mówi i różne, no będziemy oczekiwać to, co ja mam, to, co mi też powiedziano, że zaćmienie księżyca, które teraz będzie odwrócenie jakichś wydarzeń o 360 stopni. Hmm. I to nagle będzie zmiana. Jaka? Nie wiem. Ty nie widzisz tego, czy to jest pozytywna zmiana, czy nie? No mówię, no tak trudno powiedzieć, że to jest, bo my dajemy temu świadomość, czy to jest coś pozytywnego. Czyli tak naprawdę wszystkie te zmiany zależą od nas, jak my je przyjmiemy. Tak. Mhm. Wiadomość jest tylko wiadomość. Czyli to przychodzi jako możliwość, znaczy przychodzą energie, które dokonują zmian, a teraz od tego, czy to będą zmiany pozytywne, czy nie, to zależy od nas. Tak. Mhm.
nie? Ale to już mi wiele razy mówiono, że coś będzie tego dnia i mówię, że no wszystkie te, jeżeli popatrzycie sobie wszystkie te zakazy i takie lockdowny i tak te przypominajki, wiadomo o czym, to one są w tym okresie, gdzie mamy te przesilenia, że jesteśmy po prostu słabsi. I oni o tym wiedzą. Nie? Może jeszcze dalej powiem o kale. Dobrze, ekscytuje mnie to. To nie jest dużo, ale są bardzo fajne rzeczy. A mam pytanie, zanim zaczniesz o kakale, czy jest też olejek kawowy? Jest. Okej. Okay. Jest, olejek Palo Santo też jest, ale to robiłam opis o oleju Palo Santo. Palo Santo, bo każdy znał, to jest taki do odkażania, taki drewienko. Ale on jest na moim kanale, także jakby ktoś chciał obejrzeć, to tam jest. Tam to wróćmy do tego kakao. Czyli tak, kakao to jest zgromadzenie informacji dotyczące naszej świadomości. Czyli kakao to granica między wszechświatem i to jest moment, gdzie wiele wszechświatów przenika się nawzajem i wszystkie są połączone czasem. Wasze skupienie, czyli skierowanie świadomości, czyli gdzie kierujemy uwagę, na co kierujemy uwagę, przyczynia się do chwilowego rozstrojenia wszechświata, jego zamrożenia w jednej chwili w przestrzeni. Mówi się, że wasza uwaga, czyli wasza uważność tworzy cuda, ogranicza przemieszczanie się informacji ze zbiorowej świadomości. Więc następne zadałam pytanie, co to są cuda? Co to jest, kiedy wydarzy się jakiś tam cud, nie? Bardzo dziwne pytanie zadałam, ale... Czyli tak, cudo to skupisko inteligencji, które przynosi formę fizyczną, aby ułatwić stworzenie światów równoległych. Każda opcja cudów to mikroskopijny wszechświat dający życie i tworzący relacje, ale także tworzący energię, która oddziaływuje na różne wszechświaty. Czyli nie o to chodzi, że na przykład ktoś jest chory i modli, tam na przykład osoba ukochana modli się o uzdrowienie. To nie o to też chodzi, tylko o to też, to jest przede wszystkim tak, jeżeli chcemy coś zmienić w swoim życiu. Mamy tam przykładaną taką ciężką sytuację i coś chcemy w swoim życiu zmienić. I dajemy intencje. Możemy na przykład pomodlić się. Mówi tak, albo do aniołów, albo do Boga. I mówimy tak, pomóż mi w tym. Co mam zrobić? I nagle dostajemy informacje. Czy na przykład ktoś nam coś mówi, czy dostajemy jakieś pokierowanie. To jest też cud. Wiesz co, bardzo fajna definicja. Do mnie trafia ta definicja. Bo to jest jakby... W tym twoim wszechświecie pojawia się nowy wszechświat. Tak. I ty po prostu masz możliwość go zobaczyć i dotknąć i odczuć. Tak. Ja powiem wam, parę lat temu, no to chyba rok musiało być, wiecie co, 2009 lub 2010. I ja miałam książki Louise Hay bardzo, bardzo długo i ja nigdy książek nie czytałam. Najbardziej znalazł, zgubiłam kluczyki. A nagle, ja dostałam taką informację, że mam to czytać, dosłownie, z góry, więc ja po prostu książki to ja pochłaniałam, dosłownie połykałam i nagle znalazłam film Louise Hay i tak dalej. Ja nie mogłam się od tych rzeczy odkleić, można powiedzieć, albo to mnie znalazło. I zaczęłam moje życie wtedy to było, że ja z dziwnym ludźmi się miałam do czynienia, zawsze jakieś problemy były, nikt mnie nie szanował i tak dalej. To było po prostu, moje życie było zupełnie negatywne i takie było dosyć ciężkie. I ja wtedy zaczęłam tego 2009-2010 roku, coś koło tego, zajmować się afirmacjami, to już tak profesjonalnie powiem, non-stop, czytałam, słuchałam, płakałam, chodziłam na różne terapie przez ileś lat. Moje życie się całkowicie zmieniło. Cud. Całkowicie się zmieniło. W ogóle osoby, które wcześniej były, tak mnie ciągnęły na dół, nagle zniknęły z mojego życia.
Albo robiły mi awanturę. Ty zmieniłaś wszechświat. Ale ja zmieniłam swoją energetykę, a tym swój wszechświat. Tak. Mhm. Tak. I to jest możliwe. Czasami to jest czasami to się nagle dzieje, a czasami to trzeba nad tym popracować, no niestety. Wiesz co, a ja jeszcze chcę wrócić do tego raportu energetycznego, który się pojawił na listopad, gdyż tam w tym raporcie chyba dla mnie taką najważniejszą rzeczą, którą wywnioskowałem z tego raportu, było to, że Ania mówi o tym, że nadchodzi czas, w którym my ludzie zaczniemy jakby porzucać swoje dotychczasowe zajęcia, że wszystkie te schematy, które były dotychczas, one nie będą już dla nas działały. Prace, biznesy, że to jest jednocześnie czas, kiedy zaczną się tworzyć zupełnie nowe organizacje, zupełnie nowe zawody i my zaczniemy jakby realizować cele własnej duszy. Nie cele organizacji jakiejś tam korporacyjnej, rządowej, czy jeszcze innych organizacji tego świata, tylko zaczną być realizowane cele naszej duszy. Otworzymy się na to. Powiem ci tak, ja coś podobnego też czuję. I to przejdzie, i to wydaje mi się, że to tak przejdzie tak po nowym roku. Tak, to się będzie, bo powiem ci, jaka była historia i dlaczego mi to tak pasuje. Dzień wcześniej, nim czytałem ten raport, nagrywałem z Pauliną spod Poznania. I Paulina przed nagraniem, Paulina, sorry, że to mówię, ale potem w nagraniu też mówiliśmy, ale powiem to, bo to jest ciekawe. Paulina mi mówi, że ma takie dość ciężkie dni, bo wszystko w jej pracy mówi o tym, żeby to zakończyła. Wszystko. A jednocześnie mówi tak, nie czuję się z tym źle, bo czuję, że przychodzi czas na całkiem inne wyzwania. I nagle przychodzi ten raport, który jest odpowiedzią dla Pauliny. Tak, no bo to jest taki czas, to się nie wydarzy w listopadzie. Listopad to będzie początek, a wydarzać się to będzie po nowym roku. Ja przynajmniej tak czuję, że po nowym roku i to, co powiedziałeś, ja też mam takie przynajmniej myśli ostatnio, że będzie jakaś zmiana w moim życiu takim osobistym i to będzie właśnie tak już po nowym roku coś tak. A ja pomyślałem o twojej pracy. Ale wiesz co, ja jeszcze tak zacznę co ja wczoraj. Ja wiem, że coś będzie zmiana, wiesz, ale ja już nie wiem dokładnie co, ale no zobaczymy. Zaufanie. Ja na przykład też dużo robię wizualizacji i robię, na co dzień robię wizualizację jako, bo to jest tak, albo ty przejmujesz moc, decydujesz o swoim życiu, albo życie podejmuje decyzję za ciebie. Tak. Tak. Nie? To ja stwierdziłam, dobra, jeżeli mam moc, to ja tworzę. I tutaj jest duża siła w tym. Nie? Natomiast co do zmian, ja wczoraj w nocy dostałam też taką informację, że tutaj przejdzie, to były takie trzy wielkie zmiany w naszej całej historii ludzkości. Pierwsza była w okresie starożytnego Egiptu. Druga była w okresie renesansu, a teraz będzie trzecia. W pierwszej to było tak, że jeżeli było w starożytnym Egipcie, jeżeli było zaćmienie słońca, co robili? Ludzie wierzyli, że to ma moc uzdrawiania, więc osoby chore wystawiano na zewnątrz. Taki ze szpitali Hebronu wystawiano, żeby to zaćmienie ich uzdrowiło. Jeżeli zobaczycie sobie, co to jest zaćmienie, czy to jest księżyca, czy słońca. Ja mówię bardziej o słońcu, bo to ostatnio, co miało miejsce. To są dwa światy, które się przenikają. Dwa takie ciała, takie niebieskie, nie? I tak między nimi, jak one tak się już tak jedna z drugim tak łączy, to za nim jest taki moment, gdzie się stykają na chwilę, tam jest pustka. Tam jest pustka, tam nie ma dźwięku, tam nie ma po prostu nic. I to jest moment, zanim jeszcze tworzenie nastąpi.
To jest coś takiego. I tutaj w Egipcie było, w Egipcie to nie wiem, czy jakieś zapiski są na ten temat, ale to jest to, co mi wczoraj powiedziano, że trzy będą takie, teraz jesteśmy w takiej trzeciej fazie, że pierwsza była w Egipcie, druga w okresie renesansu, a trzecia będzie teraz. Okres renesansu, no wiadomo z historii, nagle chodził reforma, Kościół był zreformowany, powstały inne odłamy religii, powstały humanizm, zmiana świadomości przede wszystkim. Teraz będzie też, i teraz ta trzecia część to będzie największa. Nie? Tak. I tu też mi powiedziano, że ta zmiana dotyczy wszystkich naszych czakr nagle. A zapytam cię o czakry, bo wiesz co, ile mamy czakr? Ojej, fizycznie czy nie fizyczne? No właśnie, bo słuchaj, ja się uczyłem lata temu, 15, o tym, że mamy 5 czakr. Dzisiaj tych czakr mamy 7. Znaczy 7. Jedno mówią, że taką czakrą największą, bo przynajmniej ja dużo kiedyś słuchałam Stewarda Swierdlowa, bo on widzi wiele rzeczy. On jest pochodzenia Rosjanin, no, dobrze pamiętam, ale tak. Jest wiele filmików w języku polskim, także można tam jego... U nas na kanale też są, to z nim robiliśmy. Tak, tak. I on powiedział, że taka czakra, że jest właśnie tutaj też czakra grasicy, to jest między gardłem a sercem. I ona jest takiego koloru też turkusowego, jak dobrze pamiętam. I też jest... on właśnie mówi, że taka największa czakra to jest nogi, to jest kolor brązowy. To jest to, co nas łączy z ziemią. Mhm. Nie? On wiesz, czemu cię pytam? Bo dostałem taką informację, że tych czakr będzie 12. Tylko, że one cały czas są, natomiast one są niewidoczne dla nas, bo są tak bardzo nieaktywne, tak. I one się teraz będą ujawniały, te wszystkie być czakry. Być może, ale wiem, że na przykład że jest to jakoś powiązane z tymi 12 nićmi DNA, wiesz? No być może, no mówię, to co zmiany nam będą, bo to jest po prostu wiele osób czuje, nie tylko my, ale wiele osób. Wiele, to jest naprawdę, wiem, że bardzo dużo, bo za każdym razem, jak robię filmik na swoim kanale, to wiele osób mówi, że ma te same symptomy, też się dziwnie czuje, także naprawdę jesteśmy porozrzucani, ale każdy ma te same odczucia. Natomiast jakie zmiany będą, co nam się uaktywni, to mówię, wszystko tak, zależy w pierwszej kolejności, ile traum mamy. Jeżeli, można powiedzieć, są traumy przodków i to się tak ciągle od pokoleń, to nie będziemy mogli w stanie pewnych rzeczy odblokować. Mhm. Także bardzo, bardzo ważne jest pracowanie nad wgłębienie się od kogo, traumy rodowe. Traumy rodowe, bo jeżeli pomyślicie sobie tak, 2 lata mieliśmy lęk, mieliśmy tego świrusa, nie? Co to jest wirus generalnie? Wirus to, jeżeli sobie tak zobaczymy na historię, to tam tysiące lat temu, jak żyliśmy, jeżeli ktoś złapał jakiegoś tam wirusa, czy miał grypę i tak dalej, to już było, można powiedzieć, koniec ziemskiej egzystencji. Po ptokach. Tak, już było po nim, bo wiadomo, że przyszła epidemia, nie było tam leków i tak dalej. I to było, my wykształciliśmy przez tysiące lat lęk przeżycia. To jest najsilniej i lęk przed śmiercią, to są największe lęki, jakie mamy. Jeżeli pracujemy nad traumami, to traumy są tak głęboko w nas wciśnie. Ja nie mówię, że wszystko, bo tak naprawdę mamy tysiące traum. Niektóre są aktywne, niektóre nie są aktywne. Niektóre traumy są tak głęboko w nas, że organizm prędzej umrze, niż puści traumę. I ja nie żartuję. Wiesz co, to jest bardzo ważna kwestia. Słuchaj, nie zostawiajmy tego tak, bo
Zgadzam się z tobą w 100%, że największa trauma to jest trauma, lęk przed śmiercią. Tak. I jest mało ludzi, którzy tego lęku nie mają, może jakieś 5% na świecie. I powiem ci, że kiedy wypracujesz sobie zaufanie do życia i pozbędziesz się tego lęku przed śmiercią, to w zasadzie żaden inny lęk już ci nie zagraża. Mhm. Nie jest to łatwe. Nie. Ale ja ci powiem tak, jestem przykładem tego, że to jest możliwe. Mhm. Jeśli to zrobicie, pozbędziecie się lęku przed śmiercią, no to wszystko inne staje się dla was łatwe. Ja powiem tak jeszcze, jeżeli na przykład mamy no, lęk przed taką egzystencją, no wiadomo w telewizji to teraz taką codzienną. Taką codzienną. Bardzo fajnie jest popracować nad poczuciem bezpieczeństwa. Mhm. Jak mamy to zrobić? Bo to jest tak, a co ja mam z tym, co z tym się je? Co? Tak, jak mamy to zrobić? No jeżeli na przykład odziedziczyliśmy to od rodziców, dziadków i tak dalej, no w różnych pokoleniach, różnych rodzinach zostaliśmy wychowani. Każdy ma ten lęk jakiś tam w większym lub mniejszym procencie. I jeżeli jako dorosła osoba, jeżeli zostaliśmy wychowani w rodzinie, że tego poczucia bezpieczeństwa nie było. Mhm. Nie było, bo no różnie są, życie jest, to jako dorosła osoba, jak ja mogę to zrobić? Czyli na przykład wyobrażamy sobie, to jest na przykład takie trudne doświadczenie, można powiedzieć, czasami ciężkie emocjonalnie, a to jest jedyny sposób, który ja przynajmniej znam. Że widzimy siebie, jak byliśmy na przykład 5-6 lat lub wcześniej. I co ta mała osobka chce nam powiedzieć? I damy temu wewnętrznemu dziecku takie poczucie bezpieczeństwa, że jest chroniona, że jest bezpieczna, to pewny i to po prostu zrobimy to nie raz, ale na przykład 5-6 razy takie ćwiczenie i ta mała osobka się poczuje bezpieczna, to znaczy też, że ta duża osoba będzie bezpieczna. Mhm. I pewne rzeczy wtedy w naszym życiu zaczną się zmieniać. Nie? Mhm. Czyli poczucie bezpieczeństwa dla tego wewnętrznego dziecka powoduje, że ty je zyskujesz w twojej realności. Tak, mhm. Tak, tak. Bo wszystko jest w nas. Mhm. Wszystko jest tak, w nas. Tak, ale jest chyba wiele takich aspektów, które możemy w sobie obudzić i uzyskać, wybudować sobie to poczucie bezpieczeństwa, bo powiedziałaś jakieś pół godziny temu też o tym poczuciu przynależności do jakiejś grupy, nie? My się tak. W grupie czujemy bezpieczniej. Jeśli tak. Jeszcze ta grupa ma bardzo podobne poglądy na życie jak my, no to jest kolejny bez punkt. Numeracji. Tak. I to masz jakby kolejną płaszczyznę bezpieczeństwa. I warto sobie zadbać właśnie o to. Po prostu skontaktuj się z ludźmi w twoim otoczeniu, którzy myślą podobnie i spotykaj się z nimi. Tak budujesz sobie poczucie bezpieczeństwa. Jak nawet nie mamy takiej osoby, czy na przykład to, czy mamy na przykład jakieś zwierzę w domu, czy pies, czy kot, to też nam daje takie poczucie przynależności, czy może mamy osobę w rodzinie, bo zawsze ktoś jest, zawsze z kimś się czujemy bezpieczni i nawet jak nie mamy tej grupy, to na pewno są wiele innych, może moja koleżanka zna, której ufam, może mój znajomy zna i trzeba popytać się, ale mówię, takie ćwiczenie, że czy nawet jak siedzę z koleżanką, czy tam na kawę pójdę, czy na przykład mam męża i tak dalej, czy ja wtedy, i tak zapytać sam siebie, czy ja czuję się z tą osobą bezpieczna. I jak jestem w lęku, jak jestem w lęku, już tam pracuję, to dobra, zwracam gdzieś indziej uwagę, gdzie czuję się bezpieczna. Co przynosi mi szczęście? Za co jestem wdzięczna? No, że mam rodzinę na przykład, że mam jedzenie, mogę sobie wyjść, ładna pogoda jest, cokolwiek by to było. My wtedy skierujemy uwagę gdzieś indziej. Wiesz co, przypomniała mi się historia, którą opowiadał mój dziadek, kiedy zapytałem go o to,
jak się czuli w czasie wojny, wiesz, II wojny światowej, jak sobie radzili ze strachem? To było moje pytanie, nie? No bo strach był, prawda? I on mówi tak, słuchaj, strach był. Był. Każdego dnia, jak się wstawało rano, to nie wiedziałeś, co się wydarzy. Ale wiesz, jak sobie poradzili z tym strachem? Szukali sobie osób, którym można by było pomóc, które żyły prawdopodobnie w jeszcze większym lęku niż oni. I kiedy zaczynali pomagać tym ludziom, ich własny strach znikał. Tak. To były, to były czasami drobne rzeczy. Na przykład, wiesz, dziadek mówi o tym, jak zawiózł buraki do kogoś, takie ćwikłowe, zwykłe buraki, ale tamta osoba była w wielkim lęku o przeżycie. Nie wiedziała, czy ona następny tydzień przeżyje. No więc zawiózł tam furmanką do kilku rodzin te buraki, bo mieli, nie? I mówi, wiesz, mój lęk mijał. Ale jak pomyślicie sobie w czasach tej, no nie wiem, tam latach 30, 40, jak też był głód i tak dalej, tam wszystko było. Ale w tym okresie, tym takim nawet międzywojennym, i to było tak, że ludzie chodzili na wesela. Tam też były chrzciny. Nawet była ekstremalna sytuacja, bo no wiadomo, wojna była, ale też ludzie się spotykali i były większe więzy takie rodzinne. Tak, tak. To było to, co to budowanie tej platformy bezpieczeństwa. Tak, tak. Tego poczucia. Bo zawsze, musi być zawsze wszystko musi być zbalansowane, ale mówię, nawet w takich bo to są ekstremalne warunki, były przez 6 lat wtedy, ale mówię, teraz jesteśmy w lepszej sytuacji. Dużo, dużo lepiej. Ja czasami, jak ja pracowałam jako opiekunka, jakie historie słyszałam osób, to ja powiem wam, że to się w głowie mieści, że te osoby przeżyły. To niektóre mi historie opowiadały. Ale z drugiej strony była taka, że wszyscy, i jedna taka pani powiedziała, że wszyscy się odwiedzali, wielka rodzina. Co miesiąc szli na przykład na pasterkę, szli na Wielkanoc, szli, byli ze sobą w kontakcie. Każdy się martwił o sąsiada, szedł obok. Zobaczcie, jak teraz. Teraz jesteśmy odizolowani od wszystkiego. Zatomizowani. Tak. Co nam brakuje? Technologia jest fajna, ale co nam brakuje? Związków międzyludzkich. Bo technologia się nie przytuli. Nie. Nie porozmawia z tobą, nie pójdzie potańczyć na przykład. Tak, tak. Coś takiego, nie pójdzie z tobą do kina, nie pójdzie, no nie wiem, nie zobaczy zachodu słońca, nie wyjedzie na wycieczkę. Nie? To jest zupełnie. Ja na przykład, ja mam tutaj w Dobinie, znam bardzo, bardzo dużo osób. Bardzo dużo. I powiem wam, ja zawsze znajdę, nie lubię rozmawiać przez telefon z ludźmi, ja wolę się spotkać. I sobie pogadać, i sobie na kawę, albo pójść na spacer, ładna pogoda jest, ale żeby był kontakt z drugą osobą. Bo to o to chodzi. Patrycja, bardzo się cieszę, że się dzisiaj mogłem z tobą spotkać, bo mam takie poczucie, że daliśmy ludziom wiele nadziei też, ale wiele takich prostych sposobów na to, właśnie jak wybudować dla siebie to poczucie bezpieczeństwa. To są takie drobne rzeczy, drobne aspekty naszego życia, które naprawdę mogą nam pomóc w tym trudnym czasie, w tym trudnym okresie. Ja bym chciała jeszcze jedną rzecz powiedzieć, zanim już tam zamkniemy, bo powiem wam, jak byłam na wykładzie Bruce'a Liptona, to zrobiłam parę takich zdjęć. I zdjęć nie mogę pokazać, ale mogę powiedzieć. Jeżeli żyjemy w strachu, wiadomo, nasze geny też się wyłączają i włączają. To już są badania na tym robione. I co zrobili? Poddali osoby medytacji codziennie przez 20 minut. I okazało się, że po 20 minutach, po jakimś tam czasie, włączyło się, uaktywniło się albo włączyło się około 500 genów. To co znaczy? Każdy gen zabiera medytacji. Informację, tak. Zrobiono mężczyznom, wzięli grupę mężczyzn chorych na raka.
Ja nie mówię, że tutaj jest tylko jeden sposób, jak ktoś jest chory, bo tutaj jest wiele sposobów, tak? Ale to jest to, co on przedstawił, bo Bruce Lipton jest doktorem medycyny komórkowej. Tak. I on powiedział, że wzięto grupę mężczyzn i zmieniono im całkowicie życie, czyli na ćwiczenia, na świeże powietrze, na naturę, mieli robić medytację, mieli całe swoje życie zmienić. I okazało się, że ich geny zaczynały się zmieniać. W tym sensie zaczęło być aktywne wiele genów. Czyli to nie geny zmieniają ludzi, tylko ludzie zmieniają geny. Tak. Mhm. Tak. I okazuje się, że jak na przykład jest na przykład no, ładna pogoda, idę sobie na spacer, biorę psa, idę na spacer, tam pochodzę sobie, ładne kolory są teraz piękne, jest jesień i mówię tak, i z kogoś na przykład spotkam, to jest taka codzienna, idę, sąsiada spotkam, pogadamy sobie o jakichś ciekawych rzeczach. Już w tym momencie wytwarzają się pewne hormony, czyli serotonina, oksytocyna i tak dalej, które poprawiają nie tylko nasz wygląd, bo ten hormon wzrostu jest poprawia nasz wygląd, ale także poprawiają nasze samopoczucie. Mhm. I taka to jest taka tylko drobnostka. Natomiast lęk to jest co? Adrenalina, która szkodzi na nasze nadnarcza. Tak, starzejemy się szybciej. No, muszę powiedzieć, w małych ilościach ten lęk jest okej, ale w dużych ilościach to nie jest. I po prostu my sami siebie powoli niszczymy. Więc wiedza, że można to wyłączyć, jest bardzo ważna. Słuchaj, nie trzeba chyba być na wykładach Bruce'a Liptona, bo mamy mnóstwo książek jego. Tak, jest dużo filmików o tym, także można dużo filmików. Ja polecam, żeby te książki po prostu wziąć do ręki i w tych trudnych czasach zajrzeć do tych książek. Naprawdę mogą wam pomóc. I naprawdę my mamy moc tworzenia, my mamy moc realizacji. Jesteśmy kreatorami. Tak, tak. Patrycja, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Ja też bardzo dziękuję. Przytulam cię do mojej duszy. Słuchaj, powiedz mi, czy w tej chwili w Irlandii to już jest czas, ten Christmas time tam u was, czy jeszcze nie? No, już się zaczyna, jak dużo, dużo dekoracji, dużo bombek i tak dalej. Już wczoraj, jak byłam w centrum, to widziałam, że już dekoracje jeszcze nie włączają, bo oni oficjalnie włączałam 1 grudnia, ale już są dekoracje. No dzisiaj mamy Halloween, więc dzisiaj dzieciaki będą chodzić po słodycze. Też macie to w Stanach. Ale już się po prostu tak zaczyna to wszystko, nie? Wiesz, ja życzę ci, mimo że mam ambiwalentny stosunek do Christmas time, to życzę ci, żeby to był magiczny czas dla ciebie. Tak, znaczy powiem ci tak, ja się tak cieszę, bo ja wiem, że ja przed Bożym Narodzeniem mam urodziny, więc dużo się też się zmieni energetycznie u mnie, ale powiem wam, ja generalnie się cieszę, że nastąpi niedługo nowy rok. Bo będą dobre zmiany i ja przynajmniej się będzie po prostu coś nowego. To wiesz co, Patrycja? To nie odkładajmy naszej następnej audycji do za 8-9 miesięcy. O nie. Dobra? O nie, też nie wcześniej będzie na pewno. Fajno. Jeszcze raz ci dziękuję, życzę ci miłego dnia. Trzymajcie się, kochani widzowie. Jeśli chcecie zapytać o coś Patrycję, to piszcie na e-mail, który podam pod spodem, do Patrycji albo do mnie. Jeszcze raz ci dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki, kochani. Pa, pa. Pa, pa.